Dzień dobry Państwu. Dzisiejsza debata warszawska poświęcona warszawskiej inteligencji. Warszawskiej, czy też może inteligencji w ogóle. W naszym studio inteligenci. Pani Barbara Stanosz, filozof, znany logik, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego. Pan Krzysztof Murawski, już prawie docent, doktor pracujący w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk z wykształcenia, on nie jest archeologiem śródziemnomorskim, filozofem, prakseologiem, historykiem kultury. Pan Janusz Trybusiewicz, socjolog, autor wielu książek, o Durkheimie między innymi, popularnych opracowań socjologicznych, który poza tym pracuje, ale teraz jeszcze nie będziemy zdradzali tajemnicy. I pan Jarosław Kilian, reżyser, scenograf, młode pokolenie artystów warszawskich, tak to nazwijmy. No i ja. Proszę Państwa, minęły 2 lata od czasu, kiedy odzyskaliśmy wolność. Od czasu, kiedy inteligenci, intelektualiści, którzy zajmowali się rozmaitymi sprawami, wydawali pisma, pracowali na uniwersytetach, podtrzymywali ten oświaty kaganiec, jak to się nazywało, zostali postawieni przed bardzo trudnym wyborem, w bardzo trudnej sytuacji. Mianowicie musieli stawić czoła rzeczywistości. Ich marzenia zostały zrealizowane. Myśmy wołali wolności i mamy wolność. Wołaliśmy sprawiedliwego ustroju konkurencyjnego i mamy sprawiedliwy ustrój konkurencyjny. Wołaliśmy, że chcemy realizować się w pełni i możemy realizować się w pełni, a jednocześnie podnosi się wielki lament, że dawniej było dobrze, że można było wydawać pisma, które w tej chwili nie wychodzą, że za socjalizmu można było kształcić się, że w tej chwili ten duch pragmatyzmu, który dominuje nasze umysły, sprawia, że zajęcia intelektualne, które nie przynoszą bezpośrednich korzyści, nie cieszą się taką popularnością jak niegdyś, a sponsora nie widać, bo i pieniędzy nie widać. No i nad tym chciałbym się właśnie zastanowić. Oczywiście teoretycznie siedzą tu teoretycy, ale również praktycznie, co my tu dzisiaj w Warszawie możemy zrobić, żeby z jednej strony dotrzymać słowa swoim własnym zapewnieniom, że chcemy takiego konkurencyjnego, wolnego świata, a z drugiej strony no, utrzymać te wartości wyższe. Moje doświadczenie to jest takie, przez tamtych lat wiele, to nędzna pensyjka w Akademii Nauk plus te $20 od wujka z Ameryki zapewniało miesięczny wikt w stopniu wystarczającym. Tak sobie tam człowiek jakoś wegetował za te pieniądze. A teraz powiedzmy $20 od wujka z Ameryki się skończyło, ale to wcale nie znaczy, że z inteligencją zaraz musi być tak niedobrze. Gospodarka naszymi umysłami, warsztatem pracy, jest też gospodarką, powinna być gospodarką rynkową, gospodarką wolną. To jest tyle warte, ile nam za to płacą. Strasznie na ten temat jest trudno w ogóle rozmawiać, bo wiadomo, temat pieniędzy jest tematem brzydko pachnącym i tematem śliskim. Myśmy tutaj przed wejściem do studia burzliwie rozmawiali i zaczęła się rozmowa od tego, że dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach. Otóż przyszły czasy, że my musimy nie wstydzić się o tych pieniądzach rozmawiać. Tylko nie można, mówiąc o pieniądzach, stawiać sprawy naszego powołania i tym, czego się zajmujemy, w konflikcie z tym, ile za to mamy dostawać pieniędzy, czy ile mamy za to zarabiać. No tak, fajnie, ale ty masz zawód, bo jesteś plastykiem i nie, jestem reżyserem. Jesteś reżyserem, ale potrafisz malować, prawda? Potrafisz. Znaczy, to jest. Możesz to sprzedać. Nie, to mniej. Ja jestem raczej historykiem sztuki. To jest mój zawód jako pierwszy wyuczony.
jestem reżyserem i troszkę tych plastycznych moich rodzinnych umiejętności jakoś wyniosłem i nimi się posługuję. Ale w zawodzie reżysera, żeby na konkretnych przykładach do tego oślizgłego tematu wracając pieniędzy, ja uważam, że jest znacznie lepiej niż było przedtem. Ja wprawdzie nie pamiętam, jak wyglądał ten zawód 10-15 lat temu, ale w każdym razie niedawno jeszcze były z góry ustalone cenniki. Były absurdalne. W tej chwili jest wolny rynek. Jeżeli mnie chcą, to ja umawiam się o pieniądze z dyrektorem teatru. Ja dostaję tyle, ile mi chcą zapłacić. Jeżeli mnie proszą, to ja podwyższam tą poprzeczkę. Jeżeli ja chcę, to rozmowa się toczy w nieco inny sposób. I to jest normalne, to jest uczciwe. To tak powinno to wyglądać. Owszem, sprawa wygląda znacznie inaczej w przypadku pracy uczonego, który nie jest tak wymierny. No to jest właśnie pytanie, czy uczony też gotuje jakiś produkt i czy ten produkt powinien sprzedać za cenę przez siebie dyktowaną? Trudne bardzo pytanie. Wiele osób ma poczucie, że tak właśnie jest, że jako uczeni produkują pewne bardzo wartościowe towary, za które powinni otrzymać godziwe wynagrodzenie, niezależnie od tego, czy są klienci na te towary. Już sam fakt, że oni są uczonymi, że oni oto w zaciszu swoich gabinetów wyprodukowali coś, co oceniają jako znakomite, uprawnia ich do oczekiwań odpowiedniej finansowej rekompensaty. Ja nie podzielam tego poglądu. Myślę, że jesteśmy tyle warci, za ile chce się nas kupić. I my, uczeni, nie jesteśmy pod tym względem w innej sytuacji niż producenci czegokolwiek innego. Całkiem materialnych wytworów. Wykładowca uniwersytecki jest tyle wart, ilu studentów przyjdzie na jego wykłady z własnej woli. Jako autor książek naukowych jest tyle wart, ilu uczonych zechce go cytować, kupować jego książki, ile czasopism zagranicznych zechce publikować jego prace, ile zachodnich uniwersytetów zechce go zapraszać na gościnne wykłady. Ponieważ ja już od wielu lat prowadzę z żoną sklepik, teraz ten sklepik już się rozrósł w parę sklepików, prawda? No ale ja jestem raczej sklepikarz niż inteligent, albo najlepiej powiedzieć był inteligent, prawda? Ponieważ kiedyś rzeczywiście pracowałem na uniwersytecie i byłem takim małym uczonym. Otóż obserwując, ja mam to spojrzenie, które jest troszeczkę spojrzeniem z boku, prawda? Jak gdyby patrzę na to, co się dzieje z inteligencją, już troszeczkę z innej pozycji, prawda? Ja myślę, że ona się znajduje w niezwykle trudnej sytuacji w tej chwili. Ponieważ pamiętam, kiedyś chyba Arthur Sandauer pisał, że kiedy po raz pierwszy ktoś się do niego zwrócił per kolego, to on zrozumiał, po wojnie rzecz się działa, że znalazł się w zupełnie nowej dla siebie sytuacji. Mówi, przed wojną nikt by się tak do mnie nie zwrócił, kolego. To znaczy, że zaistniało jakieś nowe środowisko. Otóż to środowisko stworzone zostało przez państwo, prawda? Powstawały związki twórcze najrozmaitszego rodzaju i tak dalej, i tak dalej. I w ramach tych środowisk bytowali ludzie, którym zapewniono określony standard, prawda, którym pozwolono się spodziewać, że tak powiem, żywić pewne oczekiwania w stosunku do pracy, którą wykonywali. To samo przecież dotyczyło uniwersytetu, prawda, my doskonale wiemy, pani Masiu, prawda. Ale ten standard był bardzo niski. To nie szkodzi, ale on był jakiś, prawda, i myśmy mieli prawo oczekiwać oraz upominać się o wyższy. Mieliśmy święte przekonanie, że należy nam się znacznie więcej niż mamy, prawda. Otóż to wszystko w tej chwili, moim zdaniem, uległo załamaniu. To jest o czym pan nie pamiętam tych czasów. Tak, pan nie pamięta, ale to jest to, o czym pan mówi. Że zostały oczywiście te grupy, które są instytucjonalnie związane z takimi instytucjami, jak chociażby wyższe uczelnie, prawda? Gdzie wiadomo, że jest siatka płac, prawda? Ale oprócz tego masa ludzi, choćby tacy pisarze czy tacy plastycy, znaleźli się nagle na wolnym rynku. Jak im płacić teraz? Za co właściwie? Proszę państwa, płacić, no, ileż jest wart, powiedzmy sobie, pisarz w tej chwili. Tyle, ile za niego zapłacą. Dokładnie tyle, ani grosza więcej. A jeżeli to jest pisarz genialny, geniusz nic nie jest wart. Za geniusz, za wszystko, co nowe, w ogóle się nie płaci. To jest to ogromne ryzyko, które ponosi twórca tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność.
Płaci się wyłącznie za rzeczy skonwencjonalizowane, prawda? Jeżeli ja chcę zarobić, to ja się zgłoszę do Harlekina i powiem, ja napiszę polskiego Harlekina, prawda? A to jest towar, za to się płaci, prawda? To idzie na rynek. Natomiast jeżeli ja mam ochotę napisać książkę, która ma być przełomem, czy w ogóle nowym słowem w literaturze światowej czy polskiej, to jest wyłącznie moja własna zabawa, prawda? Albo coś wyjdzie, albo nie wyjdzie. Mozart został pochowany w grobie dla ubogich, Norwid tak samo, prawda? No, ale Andy Warhol twierdził, że w sztuce w ogóle pieniądze są najważniejsze. Oczywiście, że tak, tak jak i wszędzie, więc, prawda, tylko trzeba je zarobić, prawda? Otóż można je zarobić na przykład na jednym genialnym, na jednej genialnej sztuce, czy na genialnym utworze, prawda? A można umrzeć jako geniusz nędzy. Tylko, że przedtem były takie warunki, można było napisać genialną książkę i można było biedować do końca życia. W tej chwili mam nadzieję, że genialna książka, która odniesie sukces, za sukces w tej chwili się płaci. Za sukces. Nie za geniusz, za sukces. I za sukces w tej chwili się zaczęło zarabiać, co jest uczciwe, co jest w porządku. Tak powinno być. Wpadliśmy ten taki ton, no w sumie jest wspaniale, cudownie, nie płaczmy, nie rozdzierajmy szat, bo to jakoś nie wypada. Jakaś taka, nie, mam wrażenie, że panią Barbarę... Nie ma powodu. Nie ma powodu, no ale ja chcę zwrócić uwagę, ja jednak jakiś powód muszę powiedzieć widzę. Jak mówię, pan Janusz w którymś momencie zdecydował, chciałbym go o to spytać, bo w końcu jest moim nauczycielem, człowiekiem, który mnie uczył socjologii. Kiedyś rozległa się ta wieść, która gruchnęła Warszawą w 79 to było roku, że jeden docent, wówczas jak pamiętam, prodziekan jeszcze do spraw studentów, studenckich, wybrany, czy też jakoś tam przez studentów promowany, porzucił to wszystko w diabły i założył sklep. I potem przed rok 82, w 82 bardzo wielu ludzi myślało o tym, żeby gdzieś się schować, jakąś może budkę warzywną, się wymieniało nazwisko pana Janusza, no trzeba się zgłosić do Trybusiewicza, on nauczy, jak to robić, prawda? Tak trwał ten 82, 3, 4, 5 rok, aż w końcu przyszedł kwitnący kapitalizm i pan Janusz na tych swoich czterech sklepikach, oczywiście majątku pewnie nie robi, ale no żyje. Nie pytam mam za ile. Na chleb z masłem i z szynką. Wystarczy. Pięknie. Tak. Ty, Jarku, nie sprzedajesz ołówków, ale tym ołówkiem coś produkujesz, co ma szansę wejść na rynek. Natomiast dzieła logiczne. Pani Barbary Stanosz, no nie sądzę, żeby miały szansę, żeby ich wartość mogła być ustalana przez wolne ceny konkurencji. Ten element zagraniczny, no przede wszystkim ja nie wiem, za granicą też dużo rozmaitego chłamu można wydrukować. Znam wielu, którzy mają teksty po francusku i po angielsku w trzeciorzędnym uniwersytecie, a to bardzo potem ładnie tak w bibliografii wygląda, że tam coś po angielsku czy po francusku brzmi. Jak zatem nie idzie te $20, to ja nie widzę jakby tu argumentu. Więc ja mam jednak pytanie, czy naprawdę wartość pani książki Ćwiczeń z logiki powinien ustawiać wolny rynek, czy powinna się powiedzieć jakaś instytucja, która po prostu, nie wiem, zespół ludzi, czy ministerstwo, czy ktoś, który sobie to jest dobre, to jest dydaktyczne, to trzeba dotować, a jej trzeba zapłacić. Ale niech mi pan wierzy, moje ćwiczenia z logiki to był najlepszy interes finansowy w moim życiu. Miały bowiem 8 czy 10 wydań i płacono mi za nie przez wiele lat, podczas gdy ja już od wielu lat nie poświęcałam ani chwili czasu i uwagi temu, co tam swego czasu napisałam. Znaczy troszeczkę trzeba rzecz uściślić, bo w ramach tej ogromnej grupy, którą tak cudownie sobie nazywaliśmy inteligencją, są przynajmniej dwie rzeczy do wyodrębnienia. Pierwsza sprawa to są ci ludzie, którzy muszą się znaleźć na wolnym rynku, już się praktycznie na nim znaleźli. To są panowie reżyserowie, aktorzy, jak sądzę, w dużym stopniu. W dużym stopniu. To są na pewno pisarze, to są na pewno malarze i tak dalej, i tak dalej. To są ludzie, którzy muszą być na wolnym rynku, nie ma rady. Oni muszą być. Oni muszą walczyć o życie, prawda? Natomiast istnieje cała ta ogromna rzesza ludzi, o których myśmy tu słowa do tej pory nie powiedzieli. To są ci biedni bibliotekarze najrozmaitsi, prawda? To są nauczyciele szkół podstawowych i średnich, także i wyższych, prawda? To jest ta ogromna rzesza szarych pracowników kultury. I tu sobie zadajmy pytanie, prawda? Przecież dla nich wolny rynek nic nie znaczy. To są wolne żarty. Albo my utrzymamy instytucjonalne ramy, w ramach których ci ludzie będą mogli swoją działalność, że tak powiem, prowadzić skromno, albo nie. I tu się zastanówmy, w jaki sposób mamy się, czy mamy
i jak mamy się upominać o dla nich, o ten większy kawałek w tym społecznym torcie do podziału, czy my mamy do tego podstawy, prawda? No i jakimi, jeżeli mamy, to proszę bardzo, jakimi argumentami mamy działać, prawda? Bo ja rozumiem doskonale pani liberalizm, świetnie, prawda? Chcielibyśmy wprowadzić amerykańskie zwyczaje, publish or perish, publikuj albo gin, prawda? I wykazuj się, prawda? Jesteś wart tyle, ilu studentów przychodzi na twoje zajęcia. Wspaniała rzecz, rozumiem, ale oprócz tego mamy jeszcze te ogromne rzesze ludzi, którzy muszą istnieć, prawda, na uniwersytecie i na wszystkich wyższych uczelniach, żeby to w ogóle funkcjonowało, prawda? Także tu są dwa zupełnie różne zjawiska i jakby trzeba dwojakiego rodzaju spojrzenie jest na to potrzebne. To tak? Jeszcze dorzućmy parę do wiaderka, bo inteligencja to są również ci politycy, którzy nami rządzą niejako, znaczy to są to cała ta, powiedzmy, grupa polityczna. No, oczywiście. Inteligencja to jest również inteligencja techniczna, która bardzo lubi teraz wyjeżdżać za granicę, bo tam się zarabia w tej chwili. Elektronicy, lekarze, oni jeżdżą za granicę i ich coraz więcej wyjeżdża, prawda? I tam się zarabia prawdziwe pieniądze. I jest jeszcze dużo takich różnych środowisk, które nie mają się tak źle. Tłumaczę. Ja na przykład, ja nie żyję z nauki, ja żyję ze swojej znajomości języków obcych tak naprawdę. Z nauki nie. Z nauki to ho-ho. No więc właśnie, powiedzmy sobie jedną rzecz. Dlaczego miałoby się żyć z nauki? Nie widać powodu. Nigdy ludzie nie żyli z nauki. No nie, pani. Bo z nauki pani, żyją całe społeczeństwa. No, pani Basiu, no. Najwięksi uczeni z reguły żyli z czego innego. To ja albo z mecenasa. To ja sklepikarz muszę bronić uczonych. Albo z mecenasa, bo mecenas się... Nie z mecenasa. Nauka jest potrzebna na tym świecie. Ja ci mogę cię zaprowadzić na znaną małą uliczkę profesorską. Tam stoją takie wille i tam przed wojną mieszkali profesorowie. Teraz też czasami mieszkają tam na poddaszach. No więc dokładnie. Nauka jest potrzebna i nauka daje pieniądze. To nie jest tak, że to jest wolny rynek i to są rzeczy niepotrzebne, tylko kwiat w butonierce. Przecież weźmy bardzo prostą rzecz, proszę państwa. Istnieje coś takiego jak rynek światowy. Prawda? I my widzimy dokładnie, że pensje profesora uniwersytetu czy wyższej uczelni w Niemczech czy w Ameryce, ja mówię nie o bezpośredniej, prawda, relacji między pensją w Polsce a w Ameryce, tylko w stosunku do średniej krajowej, to jest zupełnie co innego niż u nas, prawda? Czyli krótko mówiąc, te społeczeństwa doszły prawdopodobnie do wniosku, że im się opłaca ładować te troszkę pieniędzy w naukę, prawda, i w owych uczonych, prawda, a nie są to głupie społeczeństwa, prawda, tak na oko patrząc, to mają one swoje osiągnięcia. Może byśmy je zechcieli naśladować. No i jesteśmy chyba w centrum naszej dyskusji, bo my mamy ten negatywny odruch na mecenasa, na państwowego ustawiacza tych wysokich lub mniej wysokich stawek autorskich, ale są takie fragmenty twórczości, no, które się nie sprzedadzą na wolnym rynku, tylko na Boga, przypomnijmy sobie, my, powiedziałem, nazwałem nas na początku, jesteśmy inteligencją warszawską. Mamy pewien interes wspólny i pan Janusz mi tutaj przypomniał i uświadomił, prawda, że no, to jest na całym świecie wartość. Czy my jako lobby tutejsze, stołeczne, warszawskie, również stołeczne, to znaczy i polskie, nie powinniśmy zrobić czegoś, ażeby te ceny regulować. Ja chcę przypomnieć, że na giełdzie, jak tymi papierami maklerzy operują, to oni to też nie jest taka zupełnie wolna gra tych cen, tylko tam się reguluje, tam się rzuca jakieś pieniądze, w pewnym momencie istnieje jakaś rezerwa Banku Światowego, można wyrzucić jakieś pieniądze, utrzymać ten kurs dolara, więc jeżeli kurs inteligencji, kurs moich szarych komórek dziwnie spadł, to nie, myślę... Nie spadł, nie przesadzajmy. Znaczy... Z nauki się nigdy tak bardzo dobrze nie żyło. No, normalny, przeciętny człowiek nauki czy to środowisko tak dobrze nie żyło. Jednak. Ja zawsze brałem chwilówkę. Ja też. Tak. Ja nigdy nie brałem, bo nigdy, zawsze wiedziałem, że nigdy nie będę miał z tego sprawy. Co to znaczy chwilówka? Chwilówka? A, młode pokolenie nie wie. Proszę bardzo. To była taka kasa zapomogowa, pożyczkowa na uniwersytecie, do której ja należałem. I gdzieś tak około 20 ja do tej kasy się udawałem po 500 zł. To wcale nie było wtedy tak mało. Żeby w ogóle dotrwać jakoś do pierwszego. A potem znowu i tak dalej, i tak dalej. A teraz się nazywa to kredyt. Tak. No nie pan, ja już w tej chwili, jeżeli będę się ubiegał o kredyt, to znacznie wyższy. Teraz ja myślę, co się znacznie bardziej bolesnego niż zła sytuacja inteligencji. Bo ta sytuacja nie jest zła i będzie lepsza, na pewno, musi być lepsza, jeżeli to ma być normalny kraj. Znacznie chyba boleśniejszym procesem jest to,
że wiele innych grup społecznych spada relatywnie w dół. Robotnicy nie będą jednak prawdopodobnie zarabiać dwa razy, znaczy przeciętny robotnik nie będzie zarabiał cztery razy tyle, co przeciętny lekarz. Hydraulik, który przychodzi do mnie wymienić kolanko, nie będzie zarabiał w jeden dzień tyle, co lekarz, który robi operację na otwartym sercu w ciągu miesiąca. To się skończyło. I ja myślę, że ten proces jest bolesny dla wielu grup społecznych, bo kiedyś nędzę dzielono równo, a teraz się nagle okazuje, że właśnie tu się zmienia, że ci, którzy, prawda, tam gdzieś sobie cichutko z chwałą całą, prawda, ta inteligencja funkcjonowała na tych uczelniach różnych, na tych właśnie akademiach nauk, tam te profesury. Wygląda na to, że nie znajdziemy w tej chwili recepty. Myślę jednak, że powinniśmy nad tym myśleć, że to nie jest tak, że tylko wolny rynek i że my jako warszawiacy, my jako inteligenci, my jako ludzie związani z poszczególnymi grupami społecznymi, nauczycieli, uczonych, pisarzy, ludzi kultury, powinniśmy szukać sposobu, żeby bronić swojej wartości. Nasza dzisiejsza dyskusja dobiegła końca, ale myślę, że nie jest to pierwsza, nie jest to ostatnia dyskusja na ten temat. I gdyby ktokolwiek z Państwa miał pomysł, jak pomóc, jak wesprzeć, jak utrzymać, jak podtrzymać na duchu tych, którzy płaczą, to niech przyjdzie.